Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Jest piękna pogoda właśnie, wybieramy się gdzieś nad wodę. Jest ostatni dzień czerwcowego długiego weekendu. Postanowiliśmy gdzieś z dzieciakami wyskoczyć. Tylko że dzisiaj nie zabierzemy naszej Marzenki. Mam mały kłopot z klimatyzacją, dlatego dzisiaj weźmiemy inne auto. Od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad jakimś większym samochodem, tak żeby było nam luźniej. I dzisiaj mam okazję przetestować Volkswagena Turana. Podłączymy go do naszej Eni i zobaczymy, jak się będzie jeździło z takim ciągnikiem. Muszę jeszcze przełożyć graty z naszego samochodu do tego. Fotelik już zapiąłem. Tutaj też jest fajny, duży bagażnik. Jest to wersja 7-miejscowa i tu w podłodze są dodatkowo zamontowane dwa fotele, tylko wiecie co, jeszcze nie wiem, jak się je wyciąga, tak żebym mógł Wam zaprezentować. Myślę, że najpierw złożymy sobie siedzenia z drugiego rzędu z tylnej kanapy. O, i w ten sposób można rozłożyć dodatkowe miejsce. Bardzo intuicyjnie, bardzo szybko. To teraz z powrotem składamy rzeczy. Postawimy fotele, tylko teraz jak? W ten sam sposób trzeba pociągnąć za sznurek. No, chyba tego jedną ręką nie zrobię. Tak więc, ciągniemy za sznureczek, wchodząc do bagażnika i stawiamy drugą ręką fotel. No dobra, to teraz możemy zapakować bagażnik. Pierwsza wjedzie lodóweczka. Tutaj jest fajnie, bo mamy gniazdko zapalniczki w bagażniku i lodówkę można podłączyć bezpośrednio do niego. Nie trzeba ciągnąć kabla z przodu kabiny. Musimy wziąć też toaletę, bo przyczepę szykowałem do montażu panela i wszystko z niej zabraliśmy, więc teraz musimy wszystko do niej zawieźć. Teraz leżaczko, foteliki i parawan, bo dzisiaj trochę wieje. Torby z ręcznikami i z ciuchami podłożymy tak, żeby nie zarysować boczków. Kosz piknikowy, dmuchaną pufę Mai, kocyk taki piknikowy. No i jak wieje, to weźmiemy sobie też latawiec. A co? Kuchenka, buty do pływania i gotowe. Skończyłem nas pakować do auta. Teraz czas, żeby podpiąć przyczepkę. Dzieciaki też już się zapakowały, siedzą sobie przy stoliczkach i bawią się. A my musimy wyciągnąć przyczepkę tak, żeby był do niej dostęp. Ale żeby podpiąć przyczepę, to przydałby się hak. Tu w tym aucie hak jest wypinany. Ja mam swój zamontowany na dwie śruby. Też mogę go w każdej chwili ściągnąć. A tutaj kula haka jest po prostu wciskana. I teraz, żeby zamocować hak, ustawiamy blokadę, tą czerwoną kluczyk, strzałką na odblokowaną kudeczkę, a biała kropeczka powinna znajdować się na polu czerwonym. Teraz możemy włożyć kulę. W tym momencie ta biała kropeczka przeskakuje na początek pola zielonego. Teraz muszę dokręcić pokrętło, tak żeby wszystko doszło i się zablokowało. Wymaga to trochę siły. Teraz, jak widzicie, kropeczka jest już w pełni na polu zielonym, a pokrętło doszło krawędzią swoją do haka. Teraz wystarczy obrócić kluczyk na strzałką na pozycję zamkniętej kudeczki, wyciągnąć kluczyk i hak mamy zamocowany. Wiecie co? Zaczęliśmy wyciągać przyczepę, ale strasznie pogorszyła się pogoda. Prognozy sprawdziłem przed chwilą, prognoza nie jest dobra, dzisiaj ma padać, tak więc chyba zrezygnujemy z tego wyjazdu, tym bardziej, że nie jest daleki i chyba ruszymy sobie jutro. Z 25 stopni nagle zrobiło się 15 i zaczęło naprawdę wiać, także no niechętnie, ale wracamy do domu,
bo tak naprawdę no co byśmy robili, podjechalibyśmy nad wodę, ani przyjemnie posiedzieć sobie przy ognisku, ani dzieci nie miałyby się jak bawić, a jak mamy jechać, żeby się tylko przeziębić, to wolimy odpuścić i ruszyć sobie na przykład jutro. Także do zobaczenia przy kolejnej próbie wyjazdu. Pogoda nam się mocno skiepściła, leje jak z cebra, dlatego po powrocie do domu Justyna postanowiła zabrać się za przedsionek. Od jakiegoś czasu chciała go poprawić, mamy zamiar wyprać go tak tutaj na tarasie, bo nie mamy gdzie, a później spróbujemy go zabarwić takimi specjalnymi barwnikami do tkanin. Może wyjdzie. Także pogoda nas nie rozpieszcza, to przynajmniej zrobimy coś pożytecznego. Będzie wsikane. Rozpoczynamy procedurę. Środek, którego użyjemy, to sawo przeciw pleśni, bo na przedsionku mamy, wiecie, takie pokropkowane, lekko zapleśniałe elementy. A czyściliśmy wcześniej tym środkiem drzwi i ładnie ta cała pleśń zeszła. Nie było też problemu z ponownym ich zaimpregnowaniem. No to jedziemy. Samica alfa właśnie zabrała się za czyszczenie drugiej ściany przedsionka po ówczesnym jej przewieszeniu. Pozostańmy tutaj w tych krzakach, aby jej nie spłoszyć. I tak przygotowany przedsionek zostawimy, żeby sobie wysychał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może uda się go zreanimować. I dzień dobry, witajcie. Mamy piękny nowy dzień. Dzisiaj jest świetna pogoda. Nie ma prawie żadnej chmurki. Postanowiliśmy dzisiaj spróbować jeszcze raz z tym wyjazdem. Przyczepę już wyciągnęliśmy, już jest podpięta do auta, ale muszę wam powiedzieć, że tutaj pod tymi wszystkimi drzewami strasznie nam się wybrudziła. Ale to później wyskoczymy sobie na myjnię, a tymczasem ruszamy w drogę. Specjalnie nie założyłem w tej chwili lusterek do Turana, bo jest on szerszy od naszej Daci i chciałem sprawdzić, czy te lusterka dają wystarczającą widoczność, czy jednak będziemy musieli dołożyć te swoje. Przejechaliśmy kawałek i muszę powiedzieć, że widoczność mam całkiem dobrą w lusterku, zwłaszcza że lewe dodatkowo jest zagięte, tak żeby poszerzyć pole widzenia. W prawym to też dobrze wygląda, ale jednak postanowiłem dołożyć to nasze lustereczko, bo trochę tej widoczności mi brakuje. Nie wiem, jak będzie się trzymało na tym lusterku, bo jest dosyć takie okrągłe, ale mam nadzieję, że będzie pasowało. A z tymi dodatkowymi lusterkami wygląda to w ten sposób. W sumie to lusterko zdjęło mi troszeczkę tutaj z tego widoczności z oryginalnego lustra. Troszkę je przesunę. W prawym wygląda to tak. No dobrze, lusterka poustawiane, zestaw spięty, także jedziemy. Ruszamy! Jedziemy na piknik! A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. Muszę wam powiedzieć, że przy tej szerokości lusterek tutaj widać dużą różnicę. Zobaczcie, w tym dokładanym lusterku widzę w tej chwili auta, które jadą za przyczepą, znaczy wy widzicie, bo ja patrzę do przodu, a w tym standardowym jednak nie. Tego kamera tak nie oddaje, wiecie, teraz spojrzałem na chwilę na ekran, ale w rzeczywistości mogę zobaczyć więcej.
pace on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Dojechaliśmy już na miejsce, to jest nasza dzisiejsza miejscówka nad Zalewem Kamieńskim. Bardzo wieje, jestem ciekawy jak dźwięk. Trwa tu właśnie jakieś chyba zawody albo szkoła kitesurfingu. Także może będziemy podziwiać zawodników w akcji, może zobaczymy coś ciekawego. Teoś nam tutaj ustawił krzesełka przed przyczepą. Dobrze, że wzięliśmy sobie ten parawanik, bo od strony wody bardzo wieje, a chcemy sobie tak posiedzieć, żeby na nią mieć widok. Rozłożyliśmy go też dlatego, że zaraz będziemy, uważaj synek, zaraz będziemy sobie przygotowywać jedzonko, a wzięliśmy kuchenkę na paliwo stałe, którą zaraz wam pokażę i nie chciałbym, żeby wiatr nam po prostu gdzieś zdmuchnął ogień. A mamy tutaj, moi drodzy, kuchenkę z Decathlonu, którą dostałem na urodziny w tamtym roku i od tamtej pory, słuchajcie, jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby ją gdzieś zabrać. Znaczy, zabieraliśmy ją wszędzie, ale nie mieliśmy okazji, żeby ją przetestować. Także dzisiaj będzie ten dzień. Nabrała mocy urzędowej i dzisiaj ją odpalamy. Tak to wygląda. Zobaczcie, jeszcze kartonik od spodu, nie otwierana. Ale fajnie ona wygląda. Fajna, synek? Tak. Zaraz rozpalimy. Zrobimy sobie takie mini ognisko. Tutaj jest taka szufladka, pewnie na popiół. Tutaj drzwiczki, przez które można dołożyć do pieca. No i u góry miejsce na postawienie patelni lub zostawienie po prostu ognia, żeby wylatywał. Całość jest wyizolowana, także nawet palącą się kuchenkę, myślę, można wziąć w dłoń i przełożyć, bo tutaj jest bardzo duża różnica ścianek między środkiem a ściankami zewnętrznymi, a w zestawie była jeszcze taka rurka, którą wkłada się tutaj i wydaje mi się, że to służy do przenoszenia gorącego piecyka. Na pokrowcu mamy taką krótką, obrazkową instrukcję, jak używać kuchenki. Ustawimy ją sobie tutaj na stabilnym, równym podłożu. Mamy ze sobą całkiem sporo takiego połupanego, drobnego drewna, które się nie mieści do środka. Nie, zmieściło się. Całe szczęście. Piecyk jest już zapakowany. Teraz tak dzisiaj trochę na szybko odpalimy go palnikiem. I po chwili nam tu się bardzo fajnie rozpaliło. Dół zamykamy i spróbujemy zrobić kiełbaski na tej kuchence. Tylko wiecie co? Tak jakoś wydawało mi się, jak była w pudełku, że ona jest większa. No ale cóż, może tak kiełbaska po kiełbasce, po jednej sztuce uda nam się to zrobić. Fajna ta kucheneczka, można w każdej chwili zrobić sobie takie małe ognisko. Chyba będziemy ją zabierać częściej i częściej będziemy jej używać. Chciałbym sprawdzić, jak nagrzewa się kuchenka. Ale to nieprawda, to co wam powiedziałem, ta izolacja nie jest aż taka dobra i
boczne ściany są naprawdę gorące, czyli przenoszenie tej kuchenki tylko za pomocą tej rurki z kompletu. A chciałem przenieść, teraz już nie będziemy tutaj na wietrze, tylko coś nie mogę włożyć. A chciałem ją przenieść, wiecie co, za ten parawan, żeby zobaczyć, jak działa ta obudowa tutaj chroniąca przed wiatrem. Tylko kuchenka się rozgrzała i trochę mi się to wygięło. Potrzebuję drugiej ręki, żeby wyciągnąć rurkę. No, muszę wam powiedzieć, że to się konkretnie zacisnęło. W sumie to może to powinno być wsadzone tak dla bezpieczeństwa. W razie gdyby kuchenka się przewróciła, to żeby było za co podnieść. Ale nie chciałbym zostawiać jej całkiem włożonej. A teraz zrobimy sobie test smażenia na patelni. Przyrządzimy sobie hamburger. Postanowiłem wyjąć tą rurkę, bo jednak ona jest nieodizolowana. To też jest zwykły metal, także też końcówka się nagrzewa. Lepiej niech leży z boku. Jednak przeniosę się z tą kuchenką za parawan, bo wiecie co, bardzo ten wiatr studzi nam patelnię. O, tym razem rurka wyszła gładko, może musiała się przepalić. I od razu zaczyna być słychać skwierczenie smażących się niby kotlecików. Tu zaraz przy miejscu, gdzie stoimy, jest skoszona łąka, są bele siana, teraz dzieciaki mają frajdę, żeby z wskakiwaniem na nie. Spinaj się, dasz radę, synek. Hi. Hi. To nie takie łatwe. Każdego urządzenia trzeba się jednak nauczyć. W tej chwili obróciłem je tak, aby wiatr tu spod parawanu wiał nam w dolot powietrza, a jednocześnie parawan zasłania nam górę, żeby tutaj z tego kominka nie uciekał nam płomień, nie uciekało nam ciepło i w tej chwili fajnie się zaczyna smażyć. Kotleciki już są gotowe. Po tym przestawieniu ta kuchenka naprawdę nabrała mocy. Teraz rozłożymy bułeczki, niech się troszkę podpieką i możemy montować hamburgerki dla dzieciaków. W ogóle to tak śmiesznie wyszło, bo przyjechaliśmy sobie na tą plażyczkę, żeby posiedzieć nad wodą, a dzieciakom najbardziej się podobają te bele siana na łące. A miejscówka jest naprawdę niesamowicie fajna. Link do niej zostawię wam oczywiście w opisie filmu. Tej ciszy, tego spokoju. Oprócz tej muchy, co tam na beli siana siedzi, jest po prostu cudownie. Oprócz jestem ja. No właśnie, oprócz ciebie. Zakłócacze ciszy. Plaże od łączki oddziela droga, ale prawie nikt się po niej nie porusza. Na łączce jest miejsce, na ognisko są stoliczki. Naprawdę fajne miejsce. Tutaj bardzo długo jest płytka woda. Zobaczmy, czy ciepła. No, fajna taka. Do kąpieli w sam raz. Dzieciaki pobiegły sobie teraz nad wodę. Ściągnęliśmy parawanik, bo zrobiło się naprawdę fajnie, przyjemnie. Wiatr prawie ustał i już nie jest nam potrzebny. I powiedzcie, co myślicie o takim zestawie? Od jakiegoś czasu, tak jak mówiłem, zastanawiamy się nad większym autem. Marzenka nam na razie wystarcza, ale już robi się w niej troszeczkę nam za ciasno. A nie chcielibyśmy też jej zamieniać na jakieś ogromne auto.
I tak dzisiaj testujemy sobie tego Volkswagena Turana. Przy podobnych gabarytach jest, jeżeli chodzi o długość auta, jest dużo szerszy w środku, oferuje podobną przestrzeń bagażową. Rocznikowo ten egzemplarz jest o rok starszy od naszej marzenki. Jadąc tutaj, troszeczkę obawiałem się polnej drogi, po której jechaliśmy. Jest tu taka naprawdę polna, nieutwardzona, troszeczkę nierówna i dziurawa droga. Bałem się, że przy tym twardym zawieszeniu w Turanie będą odczuwalne mocno uderzenia na hak, że przyczepa jednak będzie skakać i ta jazda będzie mocno nieprzyjemna. Ale jestem bardzo mile zaskoczony. To zawieszenie lepiej tłumi te drgania niż nasze w Dacia. Nasza Dacia jest bardzo miękka i jednak przy każdej takiej dziurawej drodze mocno się ugina. A tutaj tego nie było czuć. Dużym atutem tego auta jest ta przestrzeń tylna, przestrzeń pasażerska, gdzie zwykle jeżdżą dzieciaki. To, co bardzo nam się podoba, to oprócz tego, że są tu wmontowane na stałe stoliki, schowki takie z trzymakami na butelki, żeby się nie powywracały, to, że tutaj nie ma tylnej kanapy. Tu są trzy osobne fotele. I tak możemy na przykład złożyć środkowy fotel i dzieciaki mogą mieć tutaj dodatkowy stolik, mogą mieć podłokietnik, wygodniej sobie jechać. A każdy z tych trzech foteli ma regulowane oparcie, regulowany kąt oparcia. Także podczas jazdy można sobie to oparcie troszeczkę położyć, tak żeby plecy odpoczęły, lub ułożyć w takiej dosyć niskiej pozycji. Przez co te długie odcinki trasy, które czasem byśmy pokonywali, byłyby mniej uciążliwe. No i tak ostatnio bijemy się z myślami, bo z jednej strony mamy sentyment do marzenki, a z drugiej chcielibyśmy ją wymienić na coś większego, coś wygodniejszego. Teoś chilluje sobie w przyczepie. Ja nic nie jem. Justyna nic nie je. Maja leży w swojej pufie. Pięknie nas przywitał ten pierwszy dzień lata. Od paru godzin mamy lato. Wczoraj była strasznie zła pogoda. Padało, wręcz lało. A dzisiaj przyszło lato i wszystko zmieniło. Bo Justyna tak się ze mnie śmieje, że albo ją nagrywam, kiedy coś sprząta, albo nagrywam ją, kiedy je. Pracowici albo jedzą, albo pracują. I nie mają czasu na chodzenie z gimbalem. To jak jesteśmy tak przy jedzeniu, to co, zrobimy sobie pianki z ogniska? Oczywiście, już przygotuję. Muszę wam powiedzieć, że tutaj całkiem niewiele w tej kuchence popiołu się nazbierało. Spaliliśmy parę szczapek drewna, a popiołu zostało tylko tyle. Także całkiem ładnie się w niej wypala. Bardzo ładnie się nam rozpaliło. Przytkniemy szyberek. Chodź synek, stań tutaj, z tej strony, z tej tu. No i delikatnie nad ogniem grillujemy pianki. No ale nie dotykaj ich rączkami. Tak się nie sprawdza. Będą takie bąbelki brązowe. Pomóc ci? Zobacz. Tak szybko je włożymy do ognia. Zobacz. O, już są. Prawie. Ale się skarmelizowały. Ulu, karmel. Jak? Bierzemy? Tak. Od razu tam zostało. I teraz niech ostygnie i będzie pyszne. Moją kanapkę piankową sam zrobił. Jak tam rybcia twoje pianki? Dobra. Chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku. A ja
ja znowu jem. Po prostu pyszne. No znowu je.